Hej, 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 dzień dobry i witam was wszystkich bardzo serdecznie w udawanym gamingu. Ja jestem Avres, to jest Far Cry 5. Trochę jestem wkurzony i podirytowany, gdyż iż ponieważ zrobiłem pewną rzecz, już dojechałem do połowy trasy i po prostu gra się skraszowała. Nie wiem dlaczego. Były ścinki i nagle pach i się skończyło. Także niestety wczytało mnie w momencie, gdy ten chłop znowu strzela do kogoś, pewnie nikogo tam nie ma, albo w ogóle nie trafia i dlatego to tak się kończy. Do kogo ty, chłopie, strzelasz? O, rany boskie, jestem kioskiem. Z kim ty się strzelasz? No co ty gadasz, że z nimi? Naprawdę? Taki karabin miałeś i nie mogłeś do niego trafić. Coś podniosłem. Aha, przeszukałem go tylko, dobra. Dzięki za pomoc, chłopaki. Jak zawsze, kurczę, na miejscu. Dobra, wsiadamy do tego gruchota. Plus taki, że przynajmniej muzyczka leci, nie? W każdym razie troszeczkę postanowiłem przycisnąć tą fabułę, bo kurczę, się wkręciłem. I chciałbym zrobić to na przykład. Albo nie, to. Tak, to. Czekaj, bo nie obserwuję tego teraz. Halo, jak to obserwować? Tak? Już, dobra. To jadymy w takim razie. Jadymy z tematem. Automatyczna jazda, rzuć puszką. Czemu miałbym chcieć rzucać puszką? O kurde, mogę trąbić. Czemu ty strzelasz do nich? Czyś ty zwariowała, kobito? Ty zobacz, co tam się dzieje. Ludzie do nas strzelają. A ty co? Ej, tu byliśmy już. No stop, no włączyłem stop. O co ci chodzi? Aha, to aż tam mamy jechać. Kurde, to szybciej będzie, jak tutaj pójdziemy. Ty, weź się przeniesiemy tutaj. No kurde. Jaki home? Czekaj. Tutaj. No to kurczę, no to o wiele bardziej. O, kosz. Uwielbiam koszykówkę, nie potrafię w nią grać. Nie, no tak serio, to nie lubię koszykówki. Koszykówka była przeze mnie najbardziej znienawidzonym sportem w ogóle w szkole. Nie potrafiłem w nią grać. Kozłować jeszcze umiałem, ale jeżeli chodzi o celowanie do tych koszy, to jakoś tak średnio bym powiedział. Niestety. Ale no tak, tak. Tak to właśnie było. Nie zmyślam. Rzeka haniebne. Okej. A czy Kituś też płynie z nami? Ło, Kituś też słodko płynie. Dobra, bo ja tam widzę Jesusa z Rio de Janeiro. I tych, co się wiecznie strzelają. Moglibyście się na 5 minut uspokoić. Będę bardzo wdzięczny. Aha. Aha. Dobrze, że nie poszedłem na skróty, bo bym jeszcze w most wleciał. O, proszę. Hejka. Mam nadzieję, że cię uratowałem przed czymś. Cześć. I've seen the cult cooking drugs over at Nolan's old fly shop. That wasn't fucked up enough. They got their mindless angels doing half. Ej, tam coś zielonego widziałem. Co to za zombiak był? Nie! Nie! Idziemy stąd. No jest jakaś nawiedzona, ja tam nie pójdę.
olewam cię totalnie. Nie wiem, czy nie powinienem jej zastrzelić. Tam się ciężarówka śmiesznie pojawiła. Czy to jest... Każdego szkoda. No każdego szkoda. Ty, co to jest za miejsce w ogóle? Dla wierzących droga do Edenu jest jasna. Dołącz do kapłanki przy tym ołtarzu, by usłyszeć słowo Józefa. Wspólnie wrócimy do ogrodu. Ja to bym najchętniej to wysadził. Wow! Jakieś coś. Każdy, kto to czyta, niech ma się na baczności. W regionie są anioły, ludzie z wypalonymi mózgami, którzy nie odpuszczają. Jak zaczną cię gonić, strzał w łeb. Aha. To chyba jedyne, co zatrzyma. Uważaj na siebie, okej. Aha, czyli jak mnie mam, to byli... Co ty za beczkę tu przewracasz? Czyli jak mnie mam... To... To były ten... To był ten zielony taki. Śmieszny, dziwny. O, patrz! Kitku kontra kitku. No, to się dobrze skończy. Czy ty jej nie widzisz? Zostaw mnie w spokoju, babo. Jakaś nawiedzona jesteś, czy co? Siema. Fajnie, że... Ale piesełka trzeba pogłaskać. Cześć, piesełku! Tak, taki dobry piesek. Siema. Lots of sight lines and vantage points. Only downside is that it's haunted as fuck. Mm. Kiedyś to zrobimy. Ej, w ogóle, bo tutaj są... No właśnie, tutaj są jeszcze takie rzeczy i jestem ciekaw, co to daje. Chwilowo zwiększa szybkość. Tymczasowo zwiększa obrażenie zadawane w walce wręcz. Przez określony czas automatycznie oznacza zwierzęta i wrogów oraz zmusza drapieżniki do ucieczki. Wow. Dlaczego ja tego wcześniej, kurczę, nie miałem? Nie używałem, o. Przyczyna rozwiązania wielu, wielu, wielu problemów. Okej. Okay. A to? Dobry składnik do ciasteczek. No szok w trampkach. Nie no, nie będziemy tego używać, rzecz jasna. Idziemy zrobić quest. Tak, ale jednocześnie nie. Ja tak serio nie mam pojęcia, co ona mówiła. Nie słuchałem jej. Nie. Kitku kontra kitku? Dobry kotecek. Someone shoot. Co ty kurde nie powiesz, że someone? Nie wierzę, że nie trafiłem ani razu. Żeżuncja. Brawo, kitku. Poszło ci znacznie lepiej niż mi. Jesteś bardziej użyteczna niż ja. No nic, no nic, no nic, no nic. 200 metrów, damy radę. Przebiegniemy jeszcze to truchtem, bo truchtem kondycja troszeczkę musi zostać poprawiona. Kurde, połaziłbym sobie po takich lasach.
nie licząc niedźwiedzi, pum i wszystkiego, co cię może tutaj skrzywdzić i zrobić kuku, to nadal. No widzisz. Oż kurde. Co tam jest? Co się tam dzieje? Weź się skitraj, kobito. O, tam widzimy kogoś. Dwa. Trzy. Jakbyś wyłączyła ten laser, to może by nas nikt nie znalazł. Co ja mam znaleźć? Kitek? Weź, bo będziesz mnie bronić. Ty, a chciałbym wykorzystać kiedyś to chociaż. Już zużyłem? No serio? Kurde, to widzenie przez ściany jest niesamowite. Wiedział, że tak można. Kurde! Zestrzelili mi kotka! O, wybuch jeszcze. Kitku, wstawaj! No już, pitoczku ty. Mój gałganik. Dobra, co ja mam, kurde, tutaj znaleźć? Piszą znajdź, nie napisali co. Skąd ja mam wiedzieć, czego mam szukać, skoro nie wiem? No nie gadaj, no. Weź mi te gwiazdki wyłącz. Co ja mam znaleźć? Znajdź sposób, żeby dostać się do pomp. Znajdź. Świetnie, pomogliście. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Czy ja tutaj... Tam chyba jest jakieś wejście. Ale spróbujmy sobie przejść tędy. No masz zaś te narkotyki. Da się je jakoś wyłączyć. Narkotyki to zło. To jest przykre, bo jak nie ma weny, to są trochę jak wyższe zło. Tak mawiał Quebona Fide. No bullshit things, ale jak ja mam tam dings wejść, things? No jest to przestępstwo, no co ci mam powiedzieć, no. Dobrze, że jeszcze jeden zwaśniony naród tak nie robi. Dla wierzących droga Edenu jest jasna, dołącz do kapłanki przy tym ołtarzu, a w życiu mam ten ołtarz.
Wejście wyłączone awaryjnie. Jak ja mam tam wleźć? Dobra, ja stąd wychodzę, bo mi się włączają jakieś takie dziwne falbanki na oczach. Jak ja mam się tam, kurde, dostać niby? No bez żartów, no. A przejdźmy sobie tędy. 30 metrów, coś jest, kurcze, tam, no ja wiem, że coś jest tam. Ja tutaj przelezę. Niby tak, niby nie, kurczę, no. Aha. Czyli w sumie to tutaj nic nie ma. Chyba że ja mam to rozwalić. Dobra, dobra, już, już. No i co ja mam z tym zrobić niby? Czas jest coś znaleźć, ale co ja mam znaleźć? Ja tu nic nie widzę. Halo. Ale jak szybko płynę. To chyba nie to. Ona była zielona. Czyli, że dobra. Kurde. Chyba coś zepsułem. Już? Dobra, myślę, że później to otworzymy. Dobra, ja chcę stąd wyleźć, bo już mnie denerwują te migaczki znowu. A, świetne. No dobra, świetnie, no to do jednego wlazłem, a drugi? Jak ja do tego drugiego mam wleźć?
Dobra. Krucen pauzen było. Wymuszone nieco sytuacją. Dobra, czekaj. Tu nic mnie nie goni, tam nic mnie nie goni. Kitku biegnie, fantastycznie, dzień dobry. Jak ja mam się, cholipka, tam dostać niby? W jaki sposób ja mam tam wleźć? Aha, nie mam amunicji do tego, super. No rozumiem, że muszę wskoczyć do wody. No jeszcze ktoś mnie tam widzi. Kto mnie tam jeszcze widzi? No kuguar, co ci poradzę? Co ja mam tu kurde zrobić? Czy bombę podłożyć, czy co? Czy mam jakąś bombę? Ładunek zbliżeniowy. Czekaj, bo ja tu widzę jakąś beczułkę i podejrzewam, że do niej trzeba strzelić. Ja nie wierzę w to, po prostu. Co ja mam tu kurde zrobić? Już wiem. Zrobiłem. Ale że... Kurde, ja tu tlenu nie mam. Dasz radę, Malina, dasz radę, wierzę w ciebie. Mówiłem, że dasz radę? Jak ja mam tam się dostać niby? No niby jest wypłynięte. Masz wdech? Stamtąd to ja w ogóle chyba przypłynąłem. No jak ja mam stąd wyleźć? O rany, dobra, znalazłem. No wyłaź, bo nie wyjdziemy stąd nigdy. Dobra, jest tu jakieś coś, co mogę wysadzić? O, i drzwi się otworzyły, można. Chyba nawet ćpanie puszcza powoli. Co headshot? No i dobra, trudno. Nie chcę już tam być, tam jest za dużo narkotyków. Słyszałem to. Zobacz, to sarenka jest.
No sarenka, że hej. Nie rozumiem, wilk był na zielono, po czym się okazało, że to była pantera. What? What? Kto to ustawiał? Dobra, nieważne. Jeden quest mamy z bani. Doktor Chels... coś tam. Co mamy zrobić dla pana doktora? Krążą... czekaj. Krążą... oj, przepraszam najmocniej. Krążą plotki o miejscu zwanym Rozpaczą, gdzie członkowie ruchu oporu są torturowani i zabijani. Musisz zlikwidować dowódców tego miejsca i zamknąć je na zawsze. Normalnie, panie. Daleko to. 2 kilometry. Dam radę jakimś szybkim transportem się tam dostać? Nie. Ale po drodze mamy tutaj misję, które myślę, że możemy wykonać. Gdyż już ponieważ zobowiązaliśmy się do tego tak poniekąd. Nie, nie pływaj, nie, błagam, nie, wyłaź, dziękuję. No widzisz. Czy moja snajperka ulubiona, najlepsza na świecie? No, jakąś tam amunicję dostaliśmy, nie ma źle. Dobra, wleźmy do góry. Może i tu jakiś ammunition będzie. Kurde, nie mam jednak amunicji, ale lipa. A ty po co tutaj? Ty, ale to dalej nie jest odbite, czy o co chodzi z tym? Nie the hell, tylko to byłem ja. Dobra, idziemy stąd. Idziemy stąd. Tam mamy cel główny naszej misji. Pobocznej misji, tak na dobrą sprawę. No i proszę bardzo. Patrz to, patrz to, patrz to. Który to tak warczy? Nie, 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 nie. Dokładnie. Tak, tak myślałem, że to będzie jakiś kurde podpucha jakaś. Ty, tego bizona to kto tu postawił? Niezła jazda. Już ci mówiłem, nie będę z tą gadał. Nie będę z tobą rozmawiać. Śmiesznie. Dobra, 200 metrów tam. Nie wiem, co będziemy mieli zrobić, ale idziemy. Jakieś orełki, jakaś przygoda. I przyroda. Aha, one trupa zjadały. Dobra, nie było tematu w takim razie. Trzeba uważać na to, co tu się dzieje. W strefie poszukiwań, co ty gadasz? Wiem, miało być po cichu. Co my mamy tu zrobić? Ukochany helikopter został ukradziony. Znajdź śmigłowiec, zlikwiduj zdradzieckie pilotki, które były jej przyjaciółkami, okej. Ktoś mnie widzi. Łak! Oh,
Dam radę, nie dam rady. Gdzie ona jest? Ej, no ty, no ale nie uciekaj. Może w końcu się wybuchnąć? Hihi, do widzenia. Pały się, powiedziałem ci już. Nie ma problemu. Dla wiedzących, dobra, to było tam. Kiedyś coś żeśmy czytali na ten temat, nie spodobało mi się to. W tym domu, czy coś w tym domu znajdziemy fajnego? O kurde, ty, ludzie. Świecił się? Nie, nie świecił się. Ło! Wow. O proszę. No co jak co, ale tego to ja się tu nie spodziewałem. Amunicja do tego, czego nie potrzebuję. Broń, której też nie potrzebuję. Zbierz zapalniczki, 3. Nice. Burżuazja, że hej. Kurczę, nic nie ma. Po co ja tu wlazłem? Nie, myślałem, że jakieś pieniądze będą. Na co ty tak jęczysz tam? Tysiąc metrów. No, panie dobry jak bułka. Ouuu, do snajperki jeden pocisk. Nice. Ty kurde dziadu ty. Wiem, ja go też spotet. Idziemy, chodź. Przekichane z tymi wilkami, znaczy tymi halucynacjami. O, idziesz, idziesz, widzisz jakiegoś cosia i się okazuje, że to jest znacznie gorszy coś. A, tak myślałem, że podpucha. Gdzie mi tam uciekasz? O kurde, o kurde. Uwaga, rwący potok. W każdej grze za wodospadem znajduje się jakaś znajdźka. Chyba zepsułem grę. I w tym wodospadzie niestety nie ma znajdziek. A dostałem w cymbał i się zagwiezdkowałem, więc chyba coś niefajnego się tam dzieje. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Dobra. Jakieś taksydemia, makadamia, cokolwiek. Co to? Spadaj. Po cichu liczyłem, że uda mi się go zastrzelić tym karabinkiem, ale średnio wyszło. Przynajmniej nie tak jak planowałem. Dzień dobry wszystkim! Lo. Co to za miejsce jest? A weź się. A my tu już chyba byliśmy w ogóle. Już
takie dziwne wrażenie mam, że my tu żeśmy byli, bo przecież kurczę, żeśmy stąd chyba startowali. A nie tu ten kot był, no tak, no przecież. Dobra, moi drodzy, myślę, że tym samym akcentem możemy zakończyć ten odcinek. Także ja mam nadzieję, że się podobało. Grał z wami Avres, trzymajcie się i do następnego. Hej.